Jolanta Mrotek, Teatr Sabat Małgorzaty Potockiej, Klam Bolesne Lekcja Show Biznesu. Jolanta Mrotek swoja karierę zaczynała w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Później artystka zaczęła pojawiać się na scenie Teatru Muzycznego w Poznaniu, Teatru Syrena w Warszawie oraz w Teatrze Roma w Warszawie. W 1995 roku zaczęła występować w popularnym programie satyrycznym Jacka Fedorowicza o nazwie Dziennik Telewizyjny jako MGR Mrotek, co przyniosło jej pierwszy raz rozpoznawalność. Ponadto przez wiele lat była zatrudniona w Teatrze Sabat. To właśnie rozstanie z ta ostatnia instytucja przyniosło jej niechciany rozgłos i wywołało atmosferę skandalu. Oddalam tej scenie serce i kawał życia. Razem z mężem pomagaliśmy Małgorzacie Potockiej tworzyć ten teatr. Wymagało to wielu poświęceń. Taniec, śpiew, wielogodzinne treningi i próby do przedstawień zajmowały cały czas. Niestety, nie czułam się ani doceniana, ani nie byłam na czas wynagradzana, mówiła w 2015 roku z gorycza Jolanta w rozmowie z Faktem. Mrotek oraz Małgorzata Potocka, dyrektorka Teatru Sabat, wzajemnie oskarżali się w mediach. Joanna twierdziła, że Potocka nie wypłacała jej należnych pieniędzy i musiała walczyć o zaległe wypłaty. W końcu nie wytrzymała stresu i zlozyła wypowiedzenie. Potocka z kolei zapewniała w wywiadach, za to ona zwolniła Mrotek w ramach odmładzania zespołu. Usłyszałam na koniec, że wszystko zawdzięczam dyrekcji i za przepadnę, zginę z głodu. Ale było mi już wszystko jedno, wspominała Jolanta Mrotek. Po długiej batalii sadowej tancerka odzyskała od dyrekcji teatru zaległe wypłaty. Jak informował Fakt, była to kwota około 5000 zł. Później dzięki swojej roli jako Halszka w Klanie, aktorka zdobyła duża popularność. Ciekawostka jest, z jej w serialu pojawiła się dwukrotnie, najpierw w latach 1998-1999. Grając rolę rejestratorki w Lecznicy, a następnie w 2002 roku powróciła jako czarny charakter, wcielając się w postać przebieglej Arlety Halszki Kosickiej. Postać ta była niezwykle nielubiana przez widzów. Bohaterka, grana przez Jolantę Mrotek, przyczyniła się do śmierci Ryszarda Lubicza, Piotr Cyrwus, co spowodowało furię fanów Klanu. Niektórzy mieli nawet problemy z odróżnieniem fikcji od rzeczywistości i atakowali słownie samą aktorkę. Czuję się napiętnowana, muszę się tłumaczyć na każdym kroku. Jako zdaję sobie z tym radę. Ale mój syn o wiele gorzej znosi to zamieszanie, mówiła później w Twoim Imperium. Ostatecznie po przykrych doświadczeniach z Sabatem i roli w Klanie Jolanta Mrotek zniknęła z rozświetlonych leszami aparatów ścianek show biznesu. Poświęciła się życiu rodzinnemu u boku męża Jarosława Grudzińskiego.